Audycja popularno-naukowa. Odwiedzimy Pułtusk i posłuchamy relacji o historii tego miasta, o najdłuższym rynku w Europie, który powstał w pierwszej połowie XV wieku. Wejdziemy też na wieżę ratuszową, którą wpisano do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków z przeznaczeniem na muzeum. Program pierwszy Polskiego Radia. Jeśli wybiorą się Państwo do Pułtuska, to warto dowiedzieć się troszkę o historii tego miejsca, bo wiemy, że tu jest zamek, gdzie bardzo często są różnego rodzaju zjazdy polonijne na zamku w Pułtusku. No ale Pułtusk słynie z rynku i z tego kamiennego bruku, prawda? Tak, właśnie w Pułtusku możemy przejść się najdłuższym w Europie brukowanym rynku. Tu, gdzie stoimy i te wszystkie kamienie pamiętają jaki czas? Początki właśnie naszego rynku to jest wiek XV. A, no proszę bardzo, także chodzimy z szacunkiem po tym bruku. A opowiada nam o tym rynku pani Paulina Biernacka. I pani reprezentuje Muzeum Regionalne w Pułtusku, które swoją siedzibę ma właśnie przy tym rynku. Tak, jesteśmy nieopodal, właśnie tutaj. Obok nas stoi wieża ratuszowa z początków XV wieku. Z czerwonej cegły, bardzo piękna. Tak, dokładnie. Wysoka. Tak, dzisiaj mierzy około 33 metrów. Jednak jej początki nie były aż takie wielkie, tak? Ponieważ pierwsza wieża została wzniesiona właśnie w początkach XV wieku i mierzyła około 9 metrów. I właśnie z biegiem czasu podnoszono tą wieżę, no i dzisiaj możemy pokonać ponad 100 stopni, wejść na 7 piętro i podziwiać panoramę miasta. To wspaniała przygoda. Wieża jest pewnie zamknięta, prawda? Jest otwarta. Otwieramy praktycznie codziennie, oprócz poniedziałków. A mamy szansę tam zajrzeć? Oczywiście, jak najbardziej. A możemy? Tak, no zapraszam. To chodźmy, bo to jest niesamowita przygoda. Wejść na wieżę tutaj tego starego, pięknego rynku, który pamięta wiek XV. A jaka jest długość w ogóle tego najdłuższego rynku brukowanego w Europie? To jest ponad 400 metrów długość. To nikt chyba się nie może pochwalić takim wynikiem jak Pułtusk. No nie, nie. I właśnie wieża ratuszowa dzieli nam ten rynek na połowę. I tak on też właśnie powstawał. Pierwsza właśnie połowa rynku, czyli od zamku, od domu Polonii do wieży powstawała w pierwszej połowie XV wieku, natomiast druga od wieży w kierunku kolegiaty powstawała w drugiej połowie XV wieku. Teraz przed nami schody. O, drewniane schody. A te schody prowadzą nas na samą górę wieży. Tak, aż na 7 piętro. Windy nie ma, trzeba pokonać to. Niestety właśnie nie ma windy. Pieszo. Turyści ubolewają. Ale to dla zdrowia. Oczywiście, to ma swój urok. I na każdym takim półpiętrze są wystawy. Tak, jest ekspozycja, są informacje na ścianach, na planszach, a także właśnie gabloty z zabytkami. Zabytkami archeologicznymi, które pochodzą z wykopalisk, z terenów zamku, a także z rynku. A no właśnie, piękne wazy udało się tutaj odnaleźć, amfory, no zupełnie jak takie zbiory gdzieś w Grecji albo we Włoszech. Tak, dokładnie. Przed nami jeszcze całkiem spora wycieczka w górę. Dopiero jesteśmy na trzecim piętrze. Dobrze, czyli jeszcze 4 piętra przed nami. A jakie piękne są sklepienia drewniane, tak na tych półpiętrach. O, tu jest makieta. Wykonana przy współpracy właśnie z Politechniką Warszawską. Z Wydziałem Architektury. Tak. I możemy zobaczyć, wyobrazić sobie, jak wyglądał gród pułtuski. W XV wieku? No, gród pułtuski to jest nawet XIII wiek. Makieta została wykonana w technologii druku 3D. Dzieci, ale też i dorośli mówią, że z czekolady jednak. Tak popatrzyłem, myślę sobie, jak nic, to są wyroby czekoladowe, bo jest i biała czekolada,
i no, ciemna. Tak, i brązowa. Ten kolor brązowy nam wyznacza tą część grodu, która została dokładnie przebadana przez archeologów, natomiast część biała, no to jest wyłącznie hipoteza możliwości, jak mógł wyglądać cały gród na podstawie tego, co już udało się przebadać i ustalić. Czyli przebadana jest jakaś 1/3. Tak, to są wyłącznie tereny na dziedzińcu przy murach zamkowych, a w tym momencie stoją tam teraz krużganki. Małe okienka, ale już widać dachy domów, które stoją przy rynku, a my cały czas wspinamy się w górę. Tak. Czyli już niedaleko. Tu schody się robią coraz bardziej wąskie, tak. No ale my śmiało idziemy do góry. Tutaj uwaga na ostatni stopień. O, taki wysoki bardzo. Prawie podwójny taki stopień wysokości. I znowu w gablotach. Tak, archeologia. Archeologia i to, co udało się wykopać. Tak, i już ostatni. No i prawie już jesteśmy u celu. Czyli jesteśmy na 7. piętrze. No, jak pięknie. Teraz widać piękny rynek. Tak, można obserwować właśnie rynek, a także panoramę naszego miasta. Widoczność jest stąd bardzo, bardzo dobra. Jak się przyjrzymy właśnie tutaj na prawo, to zobaczymy nasz najstarszy cmentarz, fragment tego cmentarza właśnie z kościołem Świętego Krzyża. Ale widać też koszary pułtuskie. No i przede wszystkim przepiękny rynek. Tak, kolegiatę pułtuską. Przypomnijmy, rynek ma jaką długość? Ponad 400 metrów. Jest to największy, najdłuższy rynek w całej Europie. Dokładnie, zgadza się. I jest to rynek brukowany. Tak. I wszystkie kamienie są rzeczywiście z tamtego czasu. Ciężko by było, ale może jakaś tam większość jest. No właśnie, widać zamek przepięknie. Tak, Magdalenka, kaplica u podnóża zamku z fontanną, z ławeczką Krzysztofa Klęczona, ławeczka grająca, więc można posłuchać właśnie największe utwory tutaj członka zespołu Trzy Korony, właśnie też czerwone gitary. Tak, a dlaczego tu w Pułtusku? Urodził się w Pułtusku. A, no proszę. Dobrze, proszę Państwa, warto zapamiętać, że jest to bardzo ważne miejsce na mapie Polski. Tak, właśnie będąc na fontanie, tam odpoczywając, mają też Państwo ogląd na właśnie też dom, w którym przebywał Wiktor Gomulicki, czyli też właśnie taki piewca Pułtuska i Warszawy z okresu pozytywizmu. A no proszę, jakie wspaniałe miejsce z jak bogatą historią, więc myślę, że nie sposób Pułtuska nie zobaczyć i nie odwiedzić. Tak, jak najbardziej. A jeśli już jesteśmy przy właśnie tych sławnych osobach, które przebywały w Pułtusku, no to nie sposób też nie wspomnieć o Napoleonie, który też przebywał w Pułtusku w grudniu 1806 roku, aż przez 4 dni. Był to długi czas. Tak, przybył tutaj po bitwie właśnie i ta bitwa no, była na tyle ważna właśnie dla Napoleona, że postanowił nazwę naszego miasta uwiecznić na Łuku Triumfalnym w Paryżu. No proszę, będąc w Paryżu, znajdziemy kawałek Pułtuska tam. Tak. Wspaniale. Przypomnijmy, kiedy prawa miejskie uzyskał Pułtusk, kiedy właściwie datujemy początek tego miejsca? Zdania są trochę sporne historyków. Jedni obstają za datą 1257 dla właśnie Starego Miasta. Natomiast druga data to jest rok 1380. Czyli to są wieki. Tak, dokładnie. To jest właśnie XIV wiek, otrzymał Pułtusk prawa miejskie. Jedną z pierwszych inwestycji chyba w XVI wieku była budowa murów miejskich, bo faktycznie one się chyba częściowo jeszcze może zachowały. Jedyny relikt murów miejskich to jest baszta, którą zobaczymy za kościołem Piotra i Pawła, właśnie za kompleksem pojezuickim. I to jest jedyny relikt, który się zachował do dzisiaj z murów obronnych Pułtuska, które raczej miały taką funkcję bardziej prestiżową, dekoracyjną niż właśnie taką stricte obronną, wojskową.
Dlaczego mówi się, że Półtusk jest Wenecją? Ponieważ najstarszą część Półtuska, właśnie z rynkiem, opływają dwie naturalne odnogi rzeki Narew, tworząc takie kanałki i stąd właśnie ta Wenecja. No i faktycznie dzisiaj to jest doskonałe miejsce rekreacyjne. No i po prostu, proszę Państwa, co się długo zastanawiać. Warto tu przyjechać, bo historia bardzo bogata i naprawdę jest co zwiedzać w Półtusku. A zapraszała do tego pięknego miasta pani Paulina Biernacka z Muzeum Regionalnego w Półtusku. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. A ja, Artur Wolski, również bardzo dziękuję i zapraszam w swoim imieniu na poniedziałkową Eurekę o godzinie 19.30. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.